Biografie wielkich od zawsze były tematem, który fascynował filmowców. Dlaczego? Geniusz wybitnych poetów, kompozytorów i malarzy idzie z reguły pod rękę z ich szaleństwem. A to daje doskonały materiał na film. Kim pani jest? Mam przychodzić co drugi dzień, żeby posprzątać. Serafin ma pełne ręce pracy. Cały dzień się krząta, pierze, sprząta, gotuje, a ostatnie zarobione pieniądze wydaje na farby. Lepiej kupiłabyś węgla na zimę. Nie zapłaciłaś czynszu za 2 miesiące. Nie sądzisz, że to przesada? Nocą, gdy całe miasteczko śpi, najpierw z zebranych w ciągu dnia składników tylko sobie znanym sposobem sporządza barwniki. A później bierze do ręki pędzel i zaczyna malować. Mam powiedzieć, co myślę? Tracisz czas. Te jabłka przypominają wszystko, tylko nie jabłka. Jej skromnym obrazkiem zachwyca się paryski kolekcjoner i wpływowy mecenas sztuki, odkrywca Picassa i Rousseau. Kto to namalował? To nic takiego. Mogę wiedzieć, kto to namalował? Serafin. Jaka Serafin? Pańska, nasza gosposia. Jako jedyny dostrzega w malunkach panny służącej talent i nietuzinkową wyobraźnię. Ma ich pani więcej? Uświadamia Serafin wartość jej sztuki i proponuje wystawy w Paryżu. Serafin to nasz celnik Rousseau. Ta nadzwyczajna osoba zamieniła szczotkę na pędzel. Nigdy nie brała lekcji i nie powinna ich brać. Nic nie rozumieją. Nasza Serafin sprzed wojny, która malowała na kawałkach deski, stała się prawdziwym malarzem i wizjonerem, wyprzedzającym swój czas jak Van Gogh. Serafina, porównywana u nas do mojego Nikifora Krzysztofa Krauzego, była prawdziwym wydarzeniem filmowym we Francji. Oba filmy łączą też wybitne kreacje aktorskie tytułowych bohaterów. Co jeszcze? Przekonajcie się w piątek o 17:45.